W pierwszej pozagrupowej gonitwie dla koni arabskich na Grodzie Kometa na starcie stanęła nieliczna, ale doborowa stawka 5 wyścigowców. Z numerem pierwszym wyszedł na padok siwy suwenir po polskim dekolcie od niemieckiej klaszy Szepiera, ogier wyhodowany w niemieckiej stadninie Romerwal. W ubiegłym sezonie należał do ścisłej czołówki młodych Arabów i w przedsezonowym handicapie sklasyfikowany został na czwartej pozycji z wagą 71 kg. Z dwójką zaprezentował się publiczności kolejny Arab wyhodowany w Niemczech, trenowany przez Sławomira Walotka w stajni Forte, siwy Kishan, syn doskonałego reproduktora Santosa i klaczy Gitara. Numer trzeci poniósł Fen, ogier pochodzący ze stadniny w Michałowie po Gadirze od Frejliny. W ubiegłym sezonie sklasyfikowany dopiero w trzeciej dziesiątce trzyletnich Arabów zaskoczył wszystkich świetnym debiutem, wygrywając nieźle obsadzoną nagrodę z Skowronka. Z numerem czwartym wystartował Gnie de Bazyl, reprezentujący rasy typowych Kuchajlanów, syn derbisty Europejczyka i Bazylei, pochodzącej z rodziny słynnej janowskiej klaczy Bandoli. Jest on jedynym w stawce koniem, który nie doznał goryczy porażki. Na trzy starty wygrał 3 wyścigi, w tym pozagrupową nagrodę Baska. Konie przygotowuje do udziału w gonitwach trener Andrzej Walicki. Stawkę zamyka z numerem 5 kasztanowaty Zernaip, jeszcze jeden kończystej krwi wyhodowany w stadninach niemieckich. Reprezentuje typ araba rosyjskiego, którego rodzice pan Ibn Pakiet oraz Zernaida pochodzą ze sławnej stadniny w Kiersku. Zernaip nieźle biegał w ubiegłym roku w Holandii, Austrii, we Włoszech, wygrywając jeden wyścig. W wyścigu konie pobiegły na dystansie 2200 metrów. W nielicznej stawce brak było chętnego do prowadzenia wyścigu i konie zaczęły galopować bardzo wolno. Jeźdźcy powstrzymywali swoje wierzchowce i pierwsze 500 metrów pokonano w bardzo słabym czasie 43 sekund. Tak słabe tempo utrzymywało się przez pierwszy kilometr. Po wyjściu z zakrętu tempo gwałtownie wzrosło i galopujące blisko siebie 5 ogierów rozpoczęło decydującą walkę o zwycięstwo. Z początku prowadził Bazyl pod dżokejem Januszem Kozłowskim. Dość szybko został wyprzedzony najpierw przez suwenira dosiadanego przez Mirosława Pilicha, a potem przez finiszującego Polen Kishana prowadzonego przez dżokeja Panczewa. Na ostatnich metrach Kishan osiągnął przewagę dwóch długości nad suwenirem. Finiszowe 500 metrów konie pokonały w niespotykanym od wielu lat w gonitwach arabskich czasie 32 sekund. Po zakończonym wyścigu komisja techniczna ukarała jeźdźców uczestniczących w gonitwie naganami za zbyt wolne rozgrywanie pierwszych 1000 metrów.